Dziękuję zespołowi za to, że przygotował tą pieśń, bo jak się wybierałem do was, to prosiłem pastora, czy moglibyśmy przed kazaniem ją zaśpiewać. To jest bardzo stara pieśń, chociaż może nie wszyscy ją słyszeli. Ona powstała dużo wcześniej niż ja się nawróciłem. Ponieważ też obserwując was przez internet, zauważyłem, że macie taki piękny, jak zawsze, jakiś wystrój z okazji jubileuszu, to pytałem się też pastora, czy on pozostanie jeszcze do naszego przyjazdu, bo pomyślałem sobie, że dobrze przy okazji takiego jubileuszu porozmawiać o Kościele. Ja sam jestem pastorem, też jestem prezbiterem okręgowym i z tego powodu mam głębsze takie refleksje jakieś na temat Kościoła, one mnie ciągle nurtują, takie brzemiona mnie gdzieś dopadają, takie wątpliwości. A sam też jestem zwyczajnie członkiem wspólnoty jakiejś, więc po iluś latach, tak, po 30 latach myślę, że tych refleksji różnych wszyscy mamy trochę. Dobrze się wspólnie nad tym zastanowić, więc chciałem do tego nawiązać. Ta pieśń mówi o tym, że tak bardzo kocham Boży Kościół zbudowany z ludzkich dusz, zbawionych krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przyznam się, że jak nawracałem się i przyszedłem do Kościoła, to bardzo utożsamiałem się z tym właśnie, że Kościół jest taki wspaniały. Dopóki oczywiście go nie poznałem. Kościół w rozumieniu nie budynku, chociaż macie tutaj budynek, ale wiadomo, tutaj pięknie Ola się zwraca do was, drogi Kościele, kochany Kościele, to nie do tych murów, tylko do ludzi tutaj zgromadzonych. Chociaż mury odpowiadają echem, tak? Na to, ale jak nie wszedłem jeszcze do Kościoła, tak, jak bardziej byłem z zewnątrz, to jeszcze takie czasy, kiedy nie było internetu i trudno by było kogoś podglądać, po prostu społeczność, do której trafiłeś, była jedyna i jedynozbawcza dla ciebie. Nie miałeś żadnych wątpliwości, że to jest właśnie Królestwo Boże i że tu jest jedynie prawda, a nigdzie indziej. Więc twoje myślenie o Kościele było takie pełne wdzięczności. Dziękuję ci Bogu za ten Kościół, ludzi zbawionych, z których ja też jestem częścią. A jednak jak wchodzisz głębiej, tak, już później w relacje, to gdzieś ten pierwszy zachwyt, to oczarowanie ogasa. Powiem nawet, że chyba zdarza się, że człowiek się zaczyna rozczarowywać. Pierw się oczarowuje, a później się rozczarowuje. W ogóle żyjemy dzisiaj w takich czasach, kiedy instytucje kościelne przeżywają olbrzymi kryzys takiej wiarygodności, takiego autorytetu. Nawet podnosi się wątpliwość, po co nam, tak? W dobie, kiedy możemy się ze sobą komunikować właśnie przez media, najważniejsze jest nasza społeczność z Bogiem. I oczywiście łatwiej nam wtedy wierzyć w taki kościół mistyczny, prawda? Że Bóg wie, którzy są Jego. A jak wie, to znaczy, że On to jakoś tam później ułoży. Nam to nie jest konieczne. I zauważyłem też taki proces, że w momencie, kiedy się nawracasz, jeszcze tak dobrze Jezusa, tego z Biblii, nie znasz. Po prostu słyszysz, że On umarł za ciebie, za twoje grzechy, zbawił cię, więc wierzysz Mu, zaczynasz Mu wierzyć. Jeszcze Go dobrze nie poznałeś, za to co poznajesz? Ludzi poznajesz. I przez tych ludzi zaczynasz poznawać jakoby Chrystusa. Więc Kościół ten fizyczny, z którym masz do czynienia, on staje się dla ciebie taki szczególny, a Chrystus, jeszcze trzeba zakorzenić się w Słowie, trzeba w modlitwę wejść, trzeba Go poznawać. I patrzę, że jest taki proces, następuje takiego przybliżania się do osobistej społeczności z Chrystusem i bagatelizowania znaczenia
tego ciała Chrystusa, którym jest Kościół tu na ziemi. Aż dochodzimy do takiego miejsca, w którym mówimy, no ale Kościół nie jest najważniejszy, nie ma kościołów jedynozbawczych. I oczywiście, że nie o to chodzi. Niemniej jednak Jezus powiedział do jednego zboru w Apokalipsie, ceniąc go za różne jego czyny i dzieła, jego poświęcenie, jego trud, zarzucił mu, mam ci za złe to, że porzuciłeś pierwszą swoją miłość. Ja wiem, że my to odczytujemy, że to jest oczywiście miłość do Jezusa Chrystusa, ale miłość powinna być praktyczna, prawda? Ona powinna się na coś przekładać, więc okazuje się, że pierwsza miłość najczęściej u człowieka, który się nawraca, ona jest skierowana do społeczności, do ludzi, przez których przychodzi do Boga. I co ciekawe, że jak już nabiera tej swojej społeczności z Bogiem, jak ją rozumiemy, chociaż często się sami oszukujemy, że mamy wspaniałą społeczność z Bogiem, tylko nie mamy społeczności z ludźmi. Ale jak w swoim przekonaniu nabieramy tej pewności, że my jesteśmy w dobrej relacji z Bogiem, to gdzieś ogasa w nas ta miłość do tego Kościoła. Dzięki Ci Bogu za to, że jest Kościół, że jestem częścią tego Kościoła. Ludzie w czasie modlitw często to wyrażają, bo my poprawność mamy opanowaną, prawda, tą teologiczną. My to rozumiemy, my to wiemy, my to właściwie wyznajemy. Nawet jest taka zasada, że powinieneś wyznawać prawidłowo, nawet jeżeli do końca tego nie odczuwasz w ten sposób. Ale problemem jest to, że nie bardzo widzimy, że nasza miłość do Chrystusa miałaby praktycznie się realizować w relacjach do innych ludzi. Ciekawe, że Pan Jezus, kiedy zmartwychwstał i w tej rozmowie z Piotrem, tam nad Morzem Galilejskim, nad Jeziorem Galilejskim, zadaje mu pytanie, Piotrze, czy Ty mnie miłujesz? Kiedy Piotr potwierdza, że miłuje Pana, to Pan Jezus co mu mówi? Paś owce moje. Trzykrotnie zadaje mu to pytanie, trzykrotnie uzyskuje odpowiedź Piotra twierdzącą, ale Jezus mówi, w takim razie moje owce niech będą dla ciebie ważne, pasie. Tak sobie pomyślałem, akurat jak ktoś jest pastorem, to też może się utożsamić z tą sytuacją, no nie, co ja bym odpowiedział. Ale gdybym był po prostu tylko częścią Kościoła i Jezus by mi zadał pytanie, czy ja Go miłuję, tak nie wiem, na modlitwie, tak modlę się i Jezus mnie pyta, czy Ty mnie miłujesz? Panie, Ty wiesz, że Cię miłuję. Co by mi Jezus doradził? Może by powiedział niekoniecznie paś owce moje, a bądź z moimi owcami. Bądź w mojej owczarni. Ciekawe, że o Jezusie jest powiedziane, że On nie tylko umarł za naród, miał umrzeć, tam przy tym proroctwie Kajfasza taki komentarz jest, że Chrystus miał umrzeć za naród, a nie tylko za naród, ale również, żeby rozproszone dzieci Boże zebrać w jedno. Bogu zależy na tym, żeby dzieci Boże były ze sobą razem. No i tutaj się pojawia ten problem, że jest to wyzwanie, tak? Tutaj macie fajnie poukładane te cegły, tak jak mur, tylko bez zaprawy. No i fragment Bożego Słowa, wypowiedzi Pana Jezusa. On powiedział, że zbuduje swój Kościół. I my wierzymy w to, że Pan Jezus zbuduje swój Kościół. Ale ja chciałem wam przeczytać fragment listu apostoła, do którego Jezus wypowiedział w pewien sposób te słowa, bo to było w kontekście wyznania Piotra, o tym, za kogo Jezusa uważają. To jest w pierwszym liście Piotra, w drugim rozdziale. Apostoł Piotr napisał, odrzuciwszy więc wszelką złość i wszelką zdradę i obłudę, zazdrość i wszelką obmowę, jako nowonarodzone niemowlęta, zapragnijcie niesfałszowanego duchowego mleka, abyście przez nie wzrastali ku zbawieniu. Gdyżeście zakosztowali, iż dobrotliwy jest Pan, przystąpcie do Niego, do kamienia żywego, przez ludzi wprawdzie odrzuconego, lecz przez Boga wybranego jako kosztowny.
I wy sami, jako kamienie żywe, budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. Dlatego to powiedziane jest w Piśmie. Oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, kosztowny. Kto weń wierzy, nie zawiedzie się. Dla was, którzy wierzycie, jest on rzeczą cenną. Dla niewierzących zaś kamień ten, o którym wzgardzili budowniczowie, pozostał kamieniem węgielnym, ale też i kamieniem, o który się potknął, i skałą zgorszenia. Ci, którzy nie wierzą słowu, potykają się on, na co zresztą są przeznaczeni. Jak wiemy, nasz Pan jest w Bożym Słowie nazwany zarówno kamieniem węgielnym, czyli tym narożnym kamieniem, tym, na którym w tej szerokości geograficznej budowano domy, kopano, szukano fragmentu skały, na który będzie można oprzeć fundament i budowano. On jest zarówno kamieniem węgielnym, jak i kamieniem potknięcia. Bo kamień potknięcia to jest taki, który na naszej drodze się pojawia, my się zaczepiamy o niego i mało co się możemy przewrócić. On po prostu wtedy nam przeszkadza. Albo uznajemy to za coś cennego, na czym można budować, albo coś, co nam przeszkadza. I powiem szczerze, że jeżeli Chrystus jest kamieniem potknięcia, to myślę, że dzisiaj Kościół jest dla wielu kamieniem potknięcia. Ciało Jezusa Chrystusa jest kamieniem potknięcia dla wielu. Ale sam przeżywam różne rozterki i frustracje, i dlatego chciałbym, żebyśmy spojrzeli na Boże Słowo w kontekście właśnie tego budowania przez nas, bo jak zauważyliście, w tym fragmencie jest powiedziane, że przystąpcie do kamienia żywego, przez ludzi wprawdzie odrzuconego lub przez Boga wybranego jako kosztowny, i wy sami, jako kamienie żywe, budujcie się w dom duchowy. Jako kamienie żywe budujcie się w dom duchowy. Z jednej strony Pan Jezus buduje, a z drugiej strony Boże Słowo mówi, że to my mamy się wspólnie jakoś zbudować. To ciekawe, że my często używamy słowa zbudować w kontekście tego, że jestem zbudowany, dzisiaj mnie ktoś zbudował, dzisiaj kogoś zbudowałem. Rzadko używamy tego, no dzisiaj zbudowałem Kościół. W sensie, że przyłożyłem się do tego, żeby coś zbudować, coś duchowego wspólnie. Bardziej myślimy o tym, żeby samemu być zbudowanym, żeby siebie zbudować, ewentualnie kogoś zbudować, ale oczywiście jak kogoś zbudujemy, to tak jakbyśmy siebie też zbudowali, bo mamy wdzięczność tego kogoś. I chciałem zwrócić wam uwagę na to sformułowanie jako kamienie żywe. Jezus jest kamieniem żywym i nas Boże Słowo określa kamieniami żywymi. Tak się zastanawiacie, co tu położyłem. Już teraz się domyślacie, tak zawiniątku, bo brudny kamień. Przywiozłem kamień z dalekiej północy, z bliskiej północy. Tam, gdzie mieszkam, ziemie są bardzo takie ubogie, za to bogate w kamienie, rodzą kamienie. Rolnicy wybierają te kamienie, wybierają te kamienie z pola, no bo to przeszkadza uprawie. To trzeba spalić, Wojciechu, bo w tym był kamień zawinięty. Tak, no właśnie, niepotrzebnie. Jak zawsze coś wyjdzie. Nawet jest park krajobrazowy w okolicach, w którym są takie pomniki przyrody jak głazowiska. To ciekawe bardzo zjawisko, bo idziesz i patrzysz, że z ziemi stają po prostu kamienie, olbrzymie kamienie. Albo idziesz gdzieś przy polu jakiegoś rolnika i widzisz, ile on już tych kamieni nazbierał, ale to nie znaczy, że on oczyścił te pole, bo ta ziemia cały czas wypycha kolejne kamienie. No nie? Cały czas rodzi te kamienie. I ten obraz akurat tutaj cegieł to jest bardzo fajny, bo wszyscy chcielibyśmy, żeby Kościół był zbudowany z cegieł. Czyli gdyby tak wszystkich zmielić na proch, wrzucić do jakiejś maszynki, wymieszać, w jakąś formę uformować, poddać obróbce termicznej i mamy gotową cegłę. Wszystkie są jednakowe cegły, super się wtedy buduje, jak jest coś równego. Wiecie, jak się trudno buduje z czegoś, co jest niekształtne i nie nadaje się do budowania, dlatego że kamień ma to do siebie. Oczywiście możemy,
nie wiem, czy to jest biblijne, ale tak sobie pomyślałem akurat o narodzie wybranym, o Żydach jest powiedziane u proroka Izajasza, spójrzcie na skałę, z której zostaliście wyciosani, na kamieniołom, z którego zostaliście wybrani na waszego ojca Abrahama. Czyli oni jakby byli wyciosani w kamieniołomie. Natomiast my z narodów, z pogan, to mi się bardziej kojarzy, że jesteśmy takimi polnymi kamieniami. Rozrzuceni w różnych miejscach, ziemia nas wyrzuca na powierzchnię, no i Bóg sobie wybiera takie kamienie z pola, ciągle je wybiera i ciągle dokłada. Co z tego można zbudować? No niewiele, może jakiś kurhan, tak? Można usypać bardziej coś z tych kamieni niż zbudować. Jeżeli je kładziesz jedne na drugie, to się tworzy no po prostu górka kamieni, kupa kamieni. O kupie kamieni ktoś powiedział a propos naszego państwa kiedyś w jakiejś podsłuchanej rozmowie. Więc nie bardzo to jest trwałe i bardzo łatwo obsunąć się z tej górki. Jak przytrzymać kamienie ze sobą? Dlaczego żywe kamienie, pomyślałem? Że kamień jest na pewno symbolem czegoś twardego, a z drugiej strony jest jakaś sprzeczność między kamieniem a żywym, a życiem, tak? Cóż to takiego żywy kamień? No nie widziałem żywego kamienia, ten kamień jest na pewno martwy i on ma w sobie pewną strukturę, którą jak widzicie ma taki, tak, w ogóle taką obłość. I myślę, że to też dobrze obrazuje nasze życie, dlatego że my po pierwsze mamy tą twardość, która wynika z tego, że nas życie cały czas ściska. Pan Jezus powiedział, że na świecie będziemy mieli ucisk. I ucisk to nie tylko dla ludzi wierzących. Generalnie każdy człowiek od małego jest poddany presji, ciśnieniu zewnętrznemu, który powoduje, że nasza struktura wewnętrzna twardnieje. Mało tego, przez życie się toczymy, tak? A ponieważ się toczymy, to wszystkie jakieś kanciaki się gdzieś szlifują i robi się taka obłość. Większość z ludzi, sam się za takiego uważam, ma taką swoją obłość. To znaczy, my się jakoś zawsze wyślizgamy gdzieś, zawsze się jakoś tak ustawimy i tak nam trudno się też połączyć, bo tu gdzie byś nie przyłożył jakiegoś kamienia, no to mała powierzchnia styczności. Mała powierzchnia styczności. I my nie bardzo chcemy nawet, żeby to jakoś nas obrabiać. Zobaczcie, jak go tutaj... No to na samej górze to on pasuje, tak? Ale jakbym go na dole próbował wepchnąć, to by spowodowało, że cała konstrukcja by się przewróciła. Ale o Panu Jezusie jest powiedziane, że On jest kamieniem żywym. Kamień żywy ma to do siebie, że może swoją strukturę dopasowywać, tak? Że może się poddać jakiś sposób obróbce też. I to myślę, że jest dla nas jakieś wskazanie co do tego, jak my swoje życie powinniśmy postrzegać, życie w Kościele. Właśnie, chciałbym wyświetlić kilka slajdów. Takie jest odtworzona makieta świątyni jerozolimskiej przed zburzeniem. Czy tak dokładnie ona wyglądała, to już może Wojciech oceni. Ale Jezus kiedyś, będąc w tej świątyni i dokonując tak zwanego oczyszczenia świątyni, został skonfrontowany przez przywódców religijnych i mówił, no jakim prawem czynisz to? On tam powiedział między innymi, to w Ewangelii Jana jest zapisane, zburzcie tę świątynię, a ja w 3 dni ją odbuduję. Na to rzekli Żydzi, 46 lat budowano tą świątynię, a ty w 3 dni chcesz ją odbudować, ale on mówił o świątyni ciała swego. I myślę, że my to rozumiemy, że mówił o swoim zmartwychwstaniu po 3 dniach. Ale prawdą też jest, bo obrazy na temat Kościoła, żebyśmy się dobrze rozumieli, to co mówię tutaj, to nie jest jakiś szablon sztywny. To jest po prostu pewien model, jak tu wczoraj było powiedziane, który nas może przybliży do zrozumienia. Ale jest kilka modeli. Ciało, nasze ludzkie ciało, też jest obrazem Kościoła. I skoro Jezus po 3 dniach wzbudził swoje ciało, to też buduje swoje ciało. Więc mówi, zbóżcie tę świątynię, a ja zbuduję w 3 dni nową.
a miał na myśli swoje ciało. Więc jeżeli mówimy o świątyni Ducha Świętego, to wiemy doskonale, że Kościół jest świątynią Ducha Świętego. My osobiście, każdy z nas, ale również jako społeczność jesteśmy świątynią Ducha Świętego. I skoro Jezus mówi, że zbuduje, zresztą powiedział, zbuduje swój Kościół, no to nic, tylko czekać, żeby on to zbudował. Ale się okazuje, że u Boga to wszystko tak dziwnie przebiega, że on chce w kooperacji z człowiekiem różne rzeczy robić. I bez niego tego nie zrobi, a na pewno wbrew jemu tego nie zrobi. Więc trzeba gdzieś zrozumieć coś dla siebie i włączyć się w to. Jakbyście byli w Jerozolimie, to oczywiście tej świątyni nie ma, ale został fragment muru świątynnego. Widać, jakie te bloki są dopasowane do siebie, jak to było zbudowane. Ale gdybyście mieli możliwość wejść do takiego tunelu wzdłuż muru zachodniego, który Żydzi tam, archeolodzy żydowscy otworzyli, zresztą przebiega pod dzielnicą muzułmańską, więc to narazili się na protesty też społeczności muzułmańskiej, ale można przejść wzdłuż tego muru również tam w lewo, poza dzielnicę żydowską, właśnie tym tunelem, to byście zobaczyli, że w pewnym miejscu są takie zrobione odkrywki zburzonych fragmentów kamiennych, przykryte takim szkłem odpornym mechanicznie, że po tym można iść i można zobaczyć, jak sprawdziło się to, co Pan Jezus powiedział, bo jak wiecie, kiedy uczniowie oglądali piękno świątyni jerozolimskiej, to też Jezus powiedział, że czy widzicie te wielkie budowle, nie zostanie kamień na kamieniu, który by nie został rozwalony. Nie ma dzisiaj tej świątyni, kamień na kamieniu nie został, ona została rozwalona, natomiast Jezus buduje inną świątynię, z żywych kamieni. I tak jak powiedziałem, żywe kamienie mają to do siebie, że... Znaczy, kamienie mają to do siebie, że są twarde. No tu położyłem swój rekwizyt, dobra. No. Wiemy doskonale, że my wszyscy mamy swoją twardość. Ona w Biblii jest nazywana zatwardziałość. Bardzo łatwo popadamy. Nawet jak jesteśmy tacy miękcy, plastyczni, to mamy skłonność do tego, żeby popadać w zatwardziałość. A zatwardziałość bardzo przeszkadza połączeniu międzyludzkim. Żeby połączyć się z innym człowiekiem, trzeba mieć pewien rodzaj wrażliwości, plastyczności. O tym doskonale, chyba doskonale to obrazuje instytucja małżeństwa, prawda? Pan Jezus został zapytany przez współczesnych przywódców religijnych, współczesnych mu ludzi, czy dla każdej przyczyny można oddalić swoją żonę. I tam się rozpoczęła ta dyskusja i oni mówią, dobrze, ale z jakiego powodu Mojżesz pozwolił nam jednak napisać list rozwodowy i oddalić swoją żonę? Jezus mówi, że to się stało z powodu zatwardziałości waszego serca. Tak jak się nad tym zastanowimy, to pomyślimy sobie tak. Od początku tak nie było. Bożym zamysłem jest, żeby byli jedno, a jednocześnie sam Bóg musiał się pogodzić z zatwardziałością ludzkiego serca, dając taką możliwość, żeby oddalili się od siebie. Ale zamysłem jest to, żeby połączyli się ze sobą. Zresztą jeżeli mówimy o rozwodach, to najczęstszą przyczyną rozwodów okazuje się, no przynajmniej taką się podaje oficjalnie, to jest niezgodność charakterów. To co to jest? To jest zatwardziałość. To jest po prostu niezdolność do tego, żeby zmodyfikować w swojej postawie coś, żeby ponieść jakąś stratę, żeby dopasować się. I popatrzmy na te kamienie, tu macie na zdjęciu, a tutaj macie w realu. Tą krągłość, no nie? Możemy usypać sobie z tych kamieni taki właśnie kopiec kamieni, ale czy to będzie świątynia dla Boga? A myślę, że takich instytucji
ludzkich nie brakuje, typu stowarzyszenia, różne organizacje, to one są właśnie bardzo podobne do takich kopców. Mogą być duże, małe, bardzo duże, wpływowe, ale co jest cechą charakterystyczną tego zbiorowiska? Te kamienie, one nie podlegają modyfikacji. Tam każdy zachowuje swoją strukturę do końca. No oczywiście są takie sytuacje, że w każdych relacjach międzyludzkich jakoś się człowiek dostosowuje, ale ogólnie struktura jest nienaruszona. Więc jak tych ludzi, jak te kamienie wykorzystać, żeby zbudować coś sensownego, jakąś konstrukcję, jakąś budowlę? I ja zaobserwowałem, że są, może jest więcej sposobów, ale dwa. Na przykład jest bardzo popularne ostatnio stawianie tak zwanych gabionów. Gabiony to są, to z włoskiego, to są takie konstrukcje, gdzie w stelażu metalowym wrzuca się kamienie. Mogą być takie łupane, a mogą być właśnie tak jak tutaj, takie okrągłe. Co pozwala, to może być wysoki mur z tego zrobiony, co pozwala tym kamieniom tworzyć ze sobą taką konstrukcję? No zewnętrzna konstrukcja właśnie, jakaś struktura zewnętrzna, jakaś dobra organizacja, jakaś aparat represji może, bo to może dotyczyć również społeczności świeckich, tak? Całych narodów. Na przykład są narody, które są trzymane przez reżim jakiś. Jak ten reżim upada, kamienie się rozsypują, jakaś rewolucja następuje. Ale w Kościele to myślę, że albo silna ręka pastorska może być takim czymś, autokratycznie można, jakiś duchowny jest taki gniotca, nie łamiotca i tam nikt mu nie przyfika i on trzyma to wszystko swoją ręką, ale może być po prostu autorytet lidera. Tak a propos, no nie myślę, że wy jesteście świetnym przykładem tego, że sporą część jakby tej odpowiedzialności za utrzymanie ponosi pastor Wojciech i on jest rzeczywiście takim autorytetem, że ja sam chętnie bym się w takiej klatce znalazł. No nie? Po co mi się tam męczyć gdzieś nieudolnie, jak ja bym, gdyby była taka możliwość, to bym sobie dojeżdżał, no tam raz w miesiącu mogę, no ale co tydzień nie jestem w stanie tutaj dojechać i gdzieś tam sobie w tej klateczce sobie usiąść, tak? I wtulić się między ludzi i być i jesteśmy Kościołem, ale co jest cechą charakterystyczną tej konstrukcji, że kamienie tam złożone, one nie ulegają żadnemu naruszeniu, jeśli chodzi o swoją strukturę. Innym sposobem jest po prostu zaprawa, tak? Użycie jakiejś zaprawy. Zresztą te cegły tutaj są tylko poukładane, ale zobaczcie, i tak się udało wznieść niezły murek, dlatego że powierzchnie są tak jednolite i proste, że można coś ułożyć. Natomiast w tym murze, który tutaj mamy pobielany, oryginalny, groby pobielane, tam już możemy zauważyć, że występuje między tymi cegłami jakaś zaprawa. Ona na pewno jest niezbędna, chociaż jak się przyjrzymy, widać, że już są ubytki w tej zaprawie. No tam bardziej widać. Tam inaczej światło pada. Ale znowu cechą charakterystyczną tej konstrukcji jest to, że ona się trzyma dzięki temu, że jest jakaś zaprawa. I teraz a propos tych rzeczy, które nas mogą łączyć jako ludzi. Bo przyznam się, że w ogóle żyjemy w czasach, w których Kościół bardzo mocno stawia na to, żeby nie naruszyć czyichś dóbr, żeby kogoś nie urazić, żeby komuś nie nadepnąć na odcisk, czyli nie naruszyć jego struktury, tylko pozwolić mu zafunkcjonować w Kościele. Stąd tworzą się tak zwane kościoły przyjazne, tak? Gdzie robimy wszystko, żeby tej zaprawy i takiej, i śmakiej mieć tam pod ręką, że w razie czego można wrzucić między te kamienie, żeby one były ze sobą. Ale zauważyłem, bo sam jak się nawracałem, to cechą taką charakterystyczną było to, że miałem fajne relacje. Tam nocowaliśmy u jednej rodziny, tam jeździło się na cały weekend do nich i się rozmawiało. Oczywiście nabożeństwo było ważnym elementem, ale relacje. Że mnie po prostu ktoś przygarnął, że ktoś był w relacji ze mną, to nie jest nic złego, że my mamy tą zaprawę. Ona jest potrzebna, ale problemem bycia w Kościele jest to, że prędzej czy później zaprawa się wykrusza.
Ja sam sobie zauważyłem coś takiego, że miałem takie świetne relacje z wieloma ludźmi, to znaczy relacje, to dużo powiedziane, nie jestem człowiekiem relacyjnym, tak a propos. Miałem dobre nastawienie do wielu ludzi. Fascynowałem się niektórymi ludźmi i zauważyłem sobie coś takiego, że im dłużej to trwa, im dłużej my jesteśmy w kościele ze sobą, na przykład 30 lat, to czasami przychodzi na mnie takie odczucie, Boże, jak ja tego nienawidzę. Tych schematów, tego szablonu zachowania kogoś. Dlaczego on tak ciągle robi? Dlaczego ona tak się zachowuje? I wtedy się okazuje, że już nie mamy tej zaprawy, ona się gdzieś wykruszyła. Zresztą dzisiaj bardzo szybko się, wiecie, wszystko jest słabej jakości. Nie? Cement też jest coraz słabszy. No nie? Po prostu pakujemy tam jakieś zaprawy i się okazuje, że to nie trzeba 30 lat. Kiedyś to 30 lat mógł mur wytrzymać, teraz to wystarczy 3 miesiące. Uchrzciliśmy i patrzymy, kamyk pyk, wyskoczył i się potoczył gdzieś. No nie? Nie utrzymaliśmy tego, dlatego że Bóg oczywiście dozwala na to, żebyśmy mieli między sobą te połączenia, ale nie na zasadzie, żeby nie było to bez modyfikacji naszego charakteru. No takim klasycznym sposobem na połączenie ludzi, a w Kościele myślę, że bardzo dobrze to funkcjonuje, to jest jakieś niezadowolenie z czegoś. I mnie to nie zadowala i ciebie to nie zadowala. Nie wiemy dlaczego, ale chemię mamy ze sobą, rozumiemy się coraz lepiej, ta zaprawa jest coraz taka mocniejsza, no nie, tamte miejsca połączeń się rozluźniają, a my się tu zacieśniamy, bach, i nie tylko cały kamień, ale pół muru się odwala i gdzieś tam już sobie oddzielnie funkcjonuje. Jest to też widoczne, bo na przykład Herod z Piłatem stali się przyjaciółmi wtedy, kiedy sponiewierali Pana Jezusa. Albo Dzieje Apostolskie mówią o tym, jak się zaczął Kościół modlić, że oto się zebrali w tym mieście plemiona izraelskie z poganami, z Herodem, z Piłatem, przeciwko Twojemu pomazańcowi. No i to doskonale rozumiem, zresztą my Polacy to myślę, że to jest dla nas, nie trzeba tłumaczyć wszystkie nasze wspaniałe zrywy, to często właśnie, bo mamy jakiegoś w końcu wroga i możemy przeciwko niemu wystąpić. I głosujemy w wyborach też nie za kimś, tylko przeciwko komuś. Tak? To są te koalicje. I myślę sobie, naród wybrany, który został z 121 krajów zebrany tam w Izraelu, on by się nie utrzymał, gdyby on nie miał zewnętrznej presji, ciśnienia wrogów, którzy otaczają ten świat arabski. On powoduje, że oni po prostu są skonsolidowani. I my to rozumiemy, te procesy. Ale to mogą być różne rzeczy. Na przykład wspólne przeżycie duchowe. Ludzie się łączą ze sobą, bo wiesz, ja tak samo jak ty, ja też mam wizje, sny. No. Nie tak jak oni, no nie? Ja też tak rozumiem Biblię, wiesz, bo to trzeba przez wiarę przyjąć, a nie tam jakieś, wiesz. To my to już mamy, to jest dokończone dzieło krzyża i tutaj nie ma co się modlić. To niech oni się modlą, my to po prostu weźmiemy przez wiarę. To może być wykształcenie, tak? No, wspólny zawód, wspólne zainteresowania. No, ty łowisz ryby, ty słuchaj, ja też łowię ryby. No nie? I gdzieś tam to nie ma nic w tym złego, bo to się będzie zawsze pojawiać. Ten sam status materialny, społeczny. To wszystko są rzeczy, które mogą łączyć nas, ale one są nietrwałe i nawet Bóg nie chce, żeby to było. Myślę, że on będzie dążył do tego, żeby się to wykruszyło prędzej czy później. A w jaki sposób? Po prostu czas to zrobi swoje. Bo Bogu zależy na tym, żeby ten kamień poddać obróbce. Bo jest powiedziane o nim, że on ma być żywym kamieniem. Jakbyście poszli do tego podziemnego tunelu przy Murze Zachodnim w Jerozolimie, to tam jest jakaś przewodniczka. Na samym początku, jak się wchodzi tylko do niego, to jest taki olbrzymi 300-tonowy blok. Pytanie, jak on tam w ogóle został sprowadzony w tamtych czasach. Bo jak wiecie, wzgórze świątynne to jest rzeczywiście wzgórze, tylko jest zrobiona platforma z kamieni i dlatego to tak wygląda, że my nie widzimy tej góry Moria, to ona jest tam w środku.
Zresztą tam wszystko fajnie opowiadają o tym. Ale list do Efezjan mówi tu w przykładzie Biblii Poznańskiej. Zbudowani jesteście na fundamencie apostołów i proroków, gdzie kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus. W Nim cała budowla zespolona rozrasta się w świętą Panu świątynię, aby przez Ducha przygotować mieszkanie Boga. Jeżeli mówimy o budowaniu, no to jest jakiś fundament. Fundamentu innego nikt nie może założyć, jak ten, który jest założony, a nim jest Jezus Chrystus. I jako mądrym budowniczy założyłem fundament. Tak napisał apostoł Paweł w liście do Koryntian. Ale teraz jak na nim już budujecie, to od was zależy. Więc apostoł Paweł założył im fundament. Tu jest powiedziane, że fundamentem jest Jezus Chrystus. Kamieniem węgielnym, czy dla nas tym podstawowym, przenoszącym ciężary jest Jezus Chrystus. Później platforma fundamentu, którym są apostołowie i prorocy, o których ciekawie jest, sam apostoł Paweł pisze o sobie, że nas, apostołów, to chyba Bóg przeznaczył na śmierć. Jak śmieci jesteśmy, jako mieciny wśród tego świata, jako najpośredniejszy stwór. To ciekawe, prawda? To znaczy, że oni przenoszą największe ciężary, obciążenia, ale w górę idąc, no my się budujemy, tak, na tym. I te budowanie od nas zależy. Ten fragment z listu do Koryntian mówi, jak budujesz, to już od ciebie zależy, bo jeden buduje kamieni szlachetnych, złota, srebra, drugi z drewna i siana. Ale w tym fragmencie mnie kiedyś zaskoczyło, że dlaczego apostoł Paweł napisał, mówiąc jak budujesz, czyli jaki jest sposób zbudowania, to powiedział tak naprawdę z czego budujesz. Bo wiecie doskonale, jeżeli ktoś coś budował, to że potrzebny jest projekt. Projekt mówi jak budować, ale projekt mówi też z czego masz zbudować. I się okazuje, że nie tyle jak budujesz, bo my w Kościele często jesteśmy nastawieni na sposoby działania. A tu się okazuje, z czego budujesz. I co tam jest powiedziane? Tam przeciwstawione są rzeczom mało wartościowym wartościowe rzeczy. Tak naprawdę chodzi o to, czy budujesz czegoś, co jest wartościowe. Czy budujesz czegoś, co cię coś kosztuje. Co może człowieka najbardziej kosztować? Jeżeli jesteś bogaty, to możesz wyłożyć duże pieniądze i powiesz, no ja tu dużo dołożyłem. Ale najcenniejszą rzeczą dla człowieka jest jego godność. Właśnie to, nad czym całe życie pracujemy. Jest twardy, nie poddam się, nie wolno mnie urazić, mnie trzeba przywitać, mnie trzeba uszanować, mnie trzeba... A w Kościele przychodzimy, to często jest taki zarzut, no a dlaczego Kościół to, czy tamte? Zawsze mówię, no ale Kościół to kto? Kto to ma zrobić? Najczęściej mamy na myśli to, że Kościół to jest pastor, tak? Czy dlaczego pastor czegoś tam nie zrobił? Mówię, niczego w Kościele innego nie znajdziesz niż to, co tam możesz włożyć. No nie możesz wyciągnąć z Kościoła czegoś, czego tam nie zostało włożone. Ale powiem wam, chodzi. Tak naprawdę Bogu chodzi o to, On daje nam czas w Kościele i daje nam możliwość korzystania z zaprawy na początku, fajnych relacji, fascynacji mężami Bożymi, niewiastami Bożymi, ludźmi, organizacją, czymkolwiek, ale prędzej czy później chcę dosięgnąć Twojej struktury w tym Kościele. I tak jak w tym fragmencie z Apokalipsy jest powiedziane, mam ci za złe to, że porzuciłeś swoją pierwszą miłość. Upamiętaj się i zacznij czynić te uczynki pierwsze. A jakie były pierwsze? Ja przypominam sobie początki, to ja byłem gotowy wszystko zrobić w Kościele. Teraz szukam pomocników. No to z innych powodów też, ale rozglądamy się, no nie? Kto mógłby to zrobić? Ta miłość, ta gorliwość, te pragnienie gdzieś no, uciekło. Mówimy do Jezusa, ale Panie Jezu, ja Ciebie tak kocham. Przecież ja 2 godziny na uwielbieniu stałem. Ja Ci wyznałem wszystko, wylałem całe swoje serce. Ale już na nic innego nie mam siły. No nie? Nie mam siły na to, żeby się zbliżyć do kogoś, żeby znieść, zamortyzować czyjś nastrój.
Zobaczcie, że Bogu zależy chyba na tym, żebyśmy zbudowali może coś takiego, co tutaj jest pokazane w Ameryce Południowej. Niektórzy się zastanawiają, jak do tego doszło, że takie pierwotne ludy jakoby, no nie jak Indianie, kiedyś potrafili coś takiego zbudować, bo to są kamienie spasowane tak ze sobą, że tam nie ma nic pomiędzy nimi. Że nawet nie włożysz tam ostrza noża pomiędzy te kamienie. To normalnie to by trzeba by było poddać jakiejś obróbce, szlifierce i tak je ze sobą złączyć. Nie da się tego rozwalić w ogóle. List do Kolosan mówi w ten sposób. Przeto przyobleczcie się jako wybrani Boży, święci i umiłowani, w serdeczne współczucie, w dobroć, pokorę, łagodność i cierpliwość, znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem, jeśli kto ma powód do skargi przeciw komu. Jak Chrystus odpuścił wam, tak i wy. A ponad to wszystko przyobleczcie się w miłość, która jest spójnią doskonałości. Czy inaczej, może doskonałą spójnią, doskonałym spoiwem jest miłość. I my o miłości wiem, że myślimy w kategoriach odczucia. No, niestety taka kultura jest, że tak to rozumiemy, ale apostoł Paweł w liście do Tesaloniczan, wspominając ten zbór, mówi: mam w pamięci trud miłości waszej. A tam jest takie słowo użyte, cierpienie nawet miłości. Takie bolesny trud, takie bolesne zmęczenie. Jeżeli rzeczywiście możemy mówić, że miłujemy, to jest właśnie ten moment, w którym nie ma już zaprawy i się zbliżasz do kogoś w taki sposób, że tam nie ma tej przestrzeni pomiędzy. A ponieważ jesteś żywym kamieniem, więc tak nieregularnie to się układa. Nie da się zrobić takich cegiełek jak tutaj wszystkich, tylko kamienie są naprawdę bardzo różne. A jak już jesteś spasowany, to się okazuje, że będąc żywym kamieniem, jak się zrobi gdzieś niedopasowanie, to trzeba się na nowo dopasowywać. Ja wiem, że mamy swoje przyzwyczajenia, po pewnym czasie wszystko nam... A tu cały czas trzeba być gotowym do tego, żeby na nowo się dopasować. I tak jak tutaj było wspomniane a propos modlitwy, to też jest fragment w Bożym Słowie, który mówi o tym, że Bóg szukał kogoś, kto stanie w wyłomie. Co to jest wyłom? To jest miejsce, w którym następuje rozszczelnienie muru. Jakieś rozszczelnienie i w tym miejscu potrzeba, żeby ktoś to wypełnił. Myślę sobie, czasami człowiek postrzega siebie jako taki olbrzymi, fajny kamień, który mógłby być naprawdę takim nośnikiem całej konstrukcji. Na samym dole mógłby się znaleźć. A idąc przez życie, tak odczuwasz, że tak, tutaj zresztą on jest ułypany, tak? Bo nie chodzi o to, żeby ciebie zeszlifować całkiem. To chodzi o to, że ta twoja struktura, ona pozostanie, dlatego że ona jest potrzebna, nierówność, ponieważ tu się muszą zazębiać ze sobą te kamienie. W przeciwnym razie one będą się ślizgać, będą spadać. Ale jeżeli jest ta nierówność, ociosywanie, możesz się połączyć i dochodzi do takiego miejsca, w którym już niewiele z ciebie zostało, bo tylko taki mały kamień, myślisz sobie, Boże, byłem takim wspaniałym, dużym kamieniem, mógłbym przenosić takie olbrzymie obciążenia, zrobiłeś ze mnie taki mały kamyk. Ale może się okazać, że się doskonale nadajesz, Bóg cię przez całe życie szykował do tego, żeby cię umieścić w wyłomie. W małym pęknięciu, w miejscu, w którym nikt nie chce wejść, a ty będziesz mógł wejść. Takim świadectwa mówią o tym, mnóstwo takich świadectw, niepozorni ludzie stawali w wyłomie, w swojej komorze, za narodami, za społecznościami i wypełniali tą lukę. Nic ich nie łączyło nawet z tymi, w imieniu których się wstawiali, a byli w stanie uszczelnić na tyle tą konstrukcję, że Bóg mógł się do tego przyznać. To ciekawe, bo Biblia mówi, że gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a nie miałbym miłości, gdybym miał dar prorokowania, znał wszystkie tajemnice, a nie miałbym miłości,
gdybym miał wiarę, która góry przynosi, a nie miałbym miłości. No to pytanie, jeżeli nie miałbym miłości, to skąd ją wziąć? Jej nie weźmiesz, bo to nie ma nawet w wykazie darów. I po prostu musisz praktykować. To musisz po prostu tego doświadczyć. Jeżeli Jezus Chrystus jest żywym kamieniem, który jest na samym dole, to jak wygląda Jego miłość do nas? Zanim w ogóle zasłużyliśmy na to, On nas już wcześniej umiłował. Wiecie co, w Kościele jest... Chciałbym jakoś podsumować to, bo może wiele wątków tu się pojawiło, ale chciałbym zwrócić Wam uwagę na coś, co mnie samego zachęca i buduje. Coś, przed czym my uciekamy. Żyjemy w czasach zatomizowania, coraz trudniej ludziom być ze sobą. Myślimy, że przez internet to też bycie ze sobą. Nie, to nie jest to. Czasa, w których coraz trudniej ludziom być ze sobą, coraz trudniej też praktykować miłość. Rozumianą jako coś więcej niż uczucie, jako upodobnienie się do Jezusa Chrystusa. Tak jak apostoł Paweł napisał, że chcę się znaleźć w Nim, nie mając swojej sprawiedliwości. Wszystko, co do tej pory uważałem za wartość, a co jest wartością dla człowieka? Pozycja jego wykształcenie, jego majętność, jego umiejętności, to wszystko służy nam do tego, żebyśmy się właśnie jakoś w życiu wyślizgali, no nie? Żebyśmy tak mogli się przetoczyć przez to życie. Pan Bóg chce nas zatrzymać i ponieważ jesteśmy żywymi kamieniami, nie będzie robił tego bez nas. On chce, żebyśmy my sami się poddali temu, że jesteśmy gotowi zbliżyć się do drugiego człowieka, za którego On też oddał swoje życie. I ponieważ miłość będzie zawsze, ona nigdy nie ustaje, to trzeba wykorzystać czas, żeby upewnić się, że ja ją mam. Bo ja cały czas się z tym zmagam, czy ja mam miłość. Czy jak to zrobiłem, czy tamto zrobiłem, no ja służę tu, ja robię tamto, czy to jest miłość? Panie, no zbadaj mnie, czego Ty ode mnie oczekujesz? Nie ma lepszego miejsca na to, żeby doświadczyć miłości jak Kościół. Bardzo duże oczekiwania i duże frustracje. Bo tu musi występować to napięcie, te rozczarowanie, że ja miłuję Twój Kościół, ten żywy Kościół z ludzkich dusz zbawionych Twoją krwią. I się rozejrzysz, to nie jest ten Kościół gdzieś tam, no nie, to są ludzie tu obok. I ja Was doskonale rozumiem, może Wy mnie nie rozumiecie, ale ja Was rozumiem, że na pewno Wam jest ciężko, bo mi jest też ciężko w relacjach z ludźmi. Na przykład rozmawiać z kimś, no ale o czym? A w ogóle po co? Czasu nie ma. Poświęcić czas, zatrzymać się, wysłuchać kogoś, czyjegoś stałej opowieści. Bo jak raz ktoś ci coś opowiada, to jest ciekawe nawet. No nie? No jeśli jest nawet głupie, to jest ciekawe. Bo pierwszy raz słyszysz, ale jeżeli to jest enty raz, to samo ktoś opowiada. Jest naprawdę trudno. No. A później łapiesz się na tym, że ty też jesteś taki schematyczny. Ty też jesteś taki, jak to wiecie w małżeństwie, ty zawsze, ty nigdy. Bo to są to rzeczy powtarzalne. My nie wytrzymujemy w czasie tego braku afektu, braku przeżycia. My robimy wszystko, żeby się coś zadziało, ale czasami się nic nie dzieje. Czasami tylko chodzi o to, żebyś był. Jeżeli by Jezus cię na modlitwie zapytał, czy ty go miłujesz, a ty byś mu odpowiedział, tak, Panie, cię miłuję, to co on by ci odpowiedział? Co masz zrobić? Panie, ja dla ciebie świat zdobędę, zewangelizuję, pojadę do Ameryki, bo w ogóle chciałem zwiedzić Amerykę. To by było fajnie połączyć misję z wyjazdem turystycznym. No nie?
Albo będę głosił Ci, Panie, po całym świecie, jeżeli mnie zaproszą i do Australii, i do Kanady, i Wielkiej Brytanii. Tyle fajnych krajów jest. A On Cię zatrzyma i powie, wiesz, ale ja chcę, żebyś tutaj był nadal. Ja chcę, żebyś był do końca życia na przykład z tą samą osobą. Ale przecież w piśmie jest napisane, Mojżesz dał taką możliwość, żeby dać list rozwodowy i odprawić swoją żonę. To z powodu waszej zatwardziałości.